Sandra są kluczowym narzędziem do rozwijania fabuły gry. Przekazują informacje, przedstawiają postacie i wyjaśniają motywacje, co pomaga graczowi lepiej zrozumieć historię i cele misji. Istnieją cutscenki, które raczej wszyscy znamy, ale są i takie, o których istnieniu możesz nie wiedzieć. W dzisiejszym filmie przedstawię wam 12 ukrytych i nieznanych cutscenek z GTA San Andreas. Zacznijmy od pierwszej ukrytej cutscenki, która pojawia się w misji o nazwie Szmugler. Musimy wejść na pokład samolotu transportowego. Jeśli już to zrobimy, naszym zadaniem będzie zabić wszystkich agentów z broni białej, podłożyć ładunek, a następnie wyskoczyć ze spadochronem. Ukryta cutscenka pojawi się, gdy wyskoczymy z samolotu, ale zapomnimy o spadochronie. Wtedy pojawi się scena, w której spadamy prosto na samolot marki Admiral. Jest to dosyć ciekawe i raczej mała część osób zna tą scenę. Przejdźmy teraz do kolejnej ukrytej cutscenki, a dzieje się ona w misji o nazwie Drive-By. Pojawia się, gdy zbyt mocno zdenerwujemy swoich ludzi z gangu. A mianowicie, gdy wsiadamy i wysiadamy z samochodu kilka razy, lub po prostu zaczniemy się oddalać, to nasi towarzysze, znaczy w sumie głównie Big Smoke, zacznie się denerwować, po czym przysiądzie się na miejsce kierowcy i tak jakby nigdy nic sobie odjedzie. Misja oczywiście zakończy się niepowodzeniem, taki mały szczegół, ale właśnie za to kochamy GTA San Andreas. Przejdźmy do następnej cutscenki. W misji o nazwie Drive Thru CJ i reszta ekipy jadą co zjeść do restauracji Clucking Bell. Rider dostrzega w oddali wrogie gangi zbliżające w kierunku Grove Street. Musimy ich zneutralizować, zanim dotrą do naszych domów. Jeśli nie uda nam się pokonać Bellasów zanim dojadą do Grove Street, to pojawi się cutscenka, w której Bellasi robią tak zwany drive-by na naszych ludzi z gangu, co prowadzi oczywiście do niepowodzenia misji. Może już jakaś część osób o tym wiedziała, niemniej jednak wydaje mi się, że jest to na tyle łatwa misja, że mało osób mogło ją zobaczyć. Następna cutscenka występuje w misji o nazwie Black Project. Gdy rozpoczniemy ją posiadając grubego CJ'a, to możemy napotkać dosyć zabawną cutscenkę. A mianowicie zobaczymy, jak gdy Truth siedzi na skrzydle zniszczonego samolotu, dzwoni i mówi, że jesteśmy zbyt grubi i musimy schudnąć, aby wykonać tę misję. To ma w sumie sens, ponieważ będąc grubi, wysokość lotu jest krótsza w porównaniu z tą chudszą. No i nawet w GTA San Andreas, jeśli latamy jetpackiem będąc grubi, no to nie będziemy mogli za wysoko polatać. W kolejnej misji o nazwie Gringo istnieje także ukryta cutscenka związana z otyłością CJ-ta. Ten Penny dzwoni do nas i powie, że jesteśmy zbyt gruby i potrzebujemy schudnąć, aby wykonać misję. To ma sens, tak jak wspomniałem wcześniej, ponieważ będąc grubi, nie będziemy mogli latać z taką łatwością, ale lot stanie się krótszy i wolniejszy, co sprawia, że trudno będzie nam dogonić pociąg. No i kolejna, mało znana cutscenka pojawia się w misji o nazwie Domowa Inwazja. Wraz z Raiderem przyjeżdżamy do domu weterana wojennego, aby ugrać jego rozrzucone po całym domu bronie. Jeśli gracz obudzi pułkownika przed zabraniem co najmniej 3 skrzyń, pułkownik stanie z łóżka, CJ zacznie uciekać, a następnie nie zastanie Raidera i ciężarówki przed domem. Misja zakończy się niepowodzeniem, a my dostaniemy 2 gwiazdki. Mało znana cutscenka występuje, jeśli zrobimy to po zabraniu co najmniej 3 skrzyń. Pułkownik wstanie z łóżka i pobiegnie do gracza ze strzelbą. Gracz może w takim przypadku zabić pułkownika, a po wyjściu z domu pokaże się cutscenka, gdzie podjeżdżają 2 radiowozy. Dostajemy wtedy 2 gwiazdki i będziemy musieli udać się do lakiernika, aby zgubić policję. A co warto dodać, po przebudzeniu weterana misja i tak zostanie pomyślnie ukończona. Teraz przejdźmy do misji Kierowca Cysterny. Tutaj są 2 ukryte cutscenki. W pierwszej, gdy przegramy misję przez odłączenie cysterny lub jej zniszczenie, cutscenka jest trochę krótsza, ale zabawna, ponieważ Katalina mówi, że już nas nie kocha, mimo że znamy się dopiero jakieś parę minut. Natomiast w drugiej cutscence być może wielu graczy jej nie zna, ponieważ większość osób raczej decyduje się zabić 2 pracowników stacji benzynowej, żeby zaoszczędzić sobie kłopotów, ale jeśli jednak nie zabijemy ich i dojedziemy do celu, to po dojechaniu pojawi się cutscenka, w której pracownicy stracą panowanie nad pojazdem i wjadą prosto w stację. Może jakaś część osób wiedziała o tej cutscence, ale zapewne większość osób raczej decydowała się pierw zabić 2 pracowników stacji benzynowej, żeby po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, nie robić sobie kłopotów. No ale cóż, przejdźmy do następnej cutscenki. W misji o nazwie Z zimną krwią, jeśli przed wejściem do klubu zniszczymy pojazd Broadway, którym będzie chciał uciekać Jeezy, wystąpi inna i ciekawa cutscenka. A mianowicie zobaczymy, jak Jeezy kradnie pojazd ze stawcy pizzy, a następnie zacznie im uciekać. A co ciekawe, oprócz tej cutscenki, po schwytaniu go zobaczymy, że nie jest to taki zwykły skuter Pizza Boy, gdyż jest to pojazd Fadzie z unikatowym wariantem, który już w sumie omówiłem w jednym z filmów na moim kanale. Przejdźmy teraz do następnej ukrytej cutscenki, chociaż nie jest tak naprawdę ukryta, ponieważ wielu z nas przechodziło już tę część przedtem, ale wciąż warto o tym wspomnieć. Jeśli rozpoczniemy misję Wodny Szturm z niską pojemnością płuc, występuje cutscenka, w której zobaczymy, iż Woozymoo i CJ są zajęci graniem w gry wideo i mimo, że jest niewidomy, to wciąż bardzo dobrze gra, a nawet wygrywa z CJ-em.
Jak na osobę niewidomą brzmi to trochę podejrzanie. Następna mała znana cutscenka, a może w sumie bardziej zwykła scena, występuje w misji Don't Pay Out, w której musimy odebrać Kenta, Paula i Macera i podwyższyć ich do hodowli węży. Dwie ukryte cutscenki występują podczas jazdy, gdy Paul krzyknie, że nie wytrzyma i musi zwymiotować. Wtedy możemy się zatrzymać, wybiegnie on z samochodu i rzeczywiście zwymiotuje. Po chwili wróci do auta. Tak samo w przypadku Macera, tylko że on nie będzie rzykał, tylko będzie sikał. No raczej mała część osób o tym wiedziała, że można się w tym przypadku zatrzymać i wystąpią właśnie takie ciekawe sceny. Kolejna cutscenka pojawia się w misji 1.69. Sorry, nie wiem jak się to czyta, więc mi to wybaczcie. Gdzie CJ i Cezar udają się w pobliże portu San Fierro. Zobaczymy tam, jak członkowie rywalizującego gangu i Ryder spotykają się. Po chwili zjawiają się posiłki Uziego i rozpoczyna się strzelanina. Ukryta cutscenka pojawia się jednak, gdy wyeliminujemy ludzi z triady. Skupia się ona głównie na umierających członkach triady, a Cezar skarży się, że ich zabiliśmy. Większość z was zapewne nie zdawało sobie sprawy z istnienia tej cutscenki, a my przejdźmy do następnej misji. W misji The Meat Business wraz z Kenem Rosenbergiem musimy odwiedzić Johnego Sindaco. Kiedy docieramy na miejsce, zostajemy jednak nieprzyjęci i po chwili widzimy, jak umiera. A po pewnym czasie wybucha strzelanina, w której musimy pokonać gangsterów. Ukryta cutscenka występuje, gdy schowamy się w zamrażarce wraz z Kenem i przestajemy zabijać gangsterów. Wtedy pojawia się cutscenka, w której drzwi się zamykają i wraz z Kenem jesteśmy uwięzieni w środku, przez co umieramy zamarzając i pojawiamy się w szpitalu Las Venturas. No i to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. No i jeszcze tak na końcu chciałbym was przeprosić za tą przerwę. No nie było mnie troszeczkę czasu, tak naprawdę miesiąc. Jedna z dłuższych przerw na kanale, nie licząc mojej przerwy, gdy miałem bana. Chociaż nawet i tam robiłem odcinki na innym kanale. Tak jak już pisałem na społeczności, ze względu na to, że miałem remont w domu i ciężko mi było cokolwiek nagrać. No ale co, wracamy do regularności. Tutaj od razu na końcu tego filmu będą wyniki konkursu z For Life'a. Co, to było na tyle. Trzymajcie się. Siema.